Sportowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. W mijającym tygodniu świętochłowickie szczypiornistki zagrały kolejne mecze o ligowe punkty. Uczciły również na sportowe obchody Święta Niepodległości. W turnieju piłki ręcznej organizowanym przez zgodę Ruda Śląska z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości swoje umiejętności miały okazję sprawdzić juniorki młodsze Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk. Dzięki dwóm zwycięstwom i jedynemu remisowi podopieczne trenera Andrzeja Gajczewskiego zajęły w klasyfikacji końcowej drugie miejsce. W turnieju wystąpiły dwa zespoły kadry Śląska, w szeregach których mogliśmy zobaczyć świętochłowiczanki Agnieszkę Zimowską i Julię Pastuszkę. Najlepszą zawodniczką turnieju została świętochłowiczanka Emilia Oślizło. Święto Niepodległości uczciły również młodziczki z Kałki Śląsk. W bielszowickiej hali fazę grupową świętochłowiczanki przeszły bez najmniejszych problemów, wygrywając z zespołami z Olkusza i Bystrej. W decydującym o miejscach spotkaniach zespół ze Świętochłowic spisał się nieco słabiej. Najpierw przegrał mecz o finał z MTS-em Żory 8-10, a w meczu o trzecie miejsce poległ z SPR-em Olkusz 11-13. Na otarcie łez świętochłowiczankom pozostały wyróżnienia indywidualne. Najlepszą bramkarką uznano Martynę Sarapatę, a najlepszą zawodniczką w zespole została Wiktoria Herman. Na ligowych boiskach drużyny trenera Andrzeja Gajczewskiego radziły sobie ze zmiennym szczęściem. W czwartej kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Młodziczek grupy B MUKS Skałka Śląsk rozgromił na wyjeździe Pogoń 1945 Zabrze. Bardzo szybko w tym meczu okazało się, że zwycięzca może być tylko jeden. Dzięki doskonałej grze całego zespołu świętochłowiczanki już do przerwy prowadziły 23-2. Druga odsłona tylko potwierdziła dominację gości. SPR Pogoń 1945 Zabrze, MUKS Skałka Śląsk 9-44. Świętochłowiczanki do zwycięstwa poprowadziła Paulina Hołub, zdobywczyni 10 goli. Dzielnie jej wturowały Wiktoria Wieczorek i Milena Robak, które rzuciły po 8 bramek. Piąta kolejka rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Dziewcząt grupy A okazała się mało szczęśliwa dla świętochłowiczanek, które po słabym spotkaniu przegrały w Bielszowicach z tamtejszą zgodą 4-40. Na pocieszenie przegranym pozostaje jedynie fakt, że Rudzianki bronią tytułu mistrzyń Śląska. W siódmej odsłonie spotkań o Mistrzostwo Śląska Juniorek Młodszych Miejski Uczniowski Klub Sportowy Skałka Śląsk, który przypomnimy gra swoje spotkania w roli gospodarza w Rudzie Śląskiej, bowiem hala szkoły podstawowej nr 1 nie spełnia niestety wymogów regulaminowych dla tego szczebla rozgrywek, przegrały z Sośnicą 2 Gliwice 24-28. Trener Andrzej Gajczewski mimo porażki nie ukrywał zadowolenia ze swoich podopiecznych, które zagrały z bardzo wymagającym, jak to podkreślił, rywalem. Zespół bowiem tworzą uczennice na co dzień szkoły sportowej. Najwięcej goli dla świętochłowiczanek w tym pojedynku zdobyła Wiktoria Iwaniuk 9. Zmieniamy dyscyplinę. Zawodnicy UKS Judo Świętochłowice mają za sobą kolejny udany występ. Tym razem podopieczni trenera Marcina Sznapki wystąpili w Krakowie, gdzie odbył się International Judo League, finał Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy. W swojej kategorii drugie miejsce wywalczył Jakub Węcel, a z trzecim miejscem z Krakowa powrócił Maciej Kudłacik. Przenosimy się na chwilę do ciepłej Australii. Pierwsze starty w eliminacjach Mistrzostw Świata w speedrowerze mają za sobą zawodnicy Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk Świętochłowice, którzy z początkiem listopada wylecieli do Australii, gdzie w tym roku odbywają się zmagania o tytuły najlepszych na świecie. Po swoich inauguracyjnych startach do ćwierćfinału wjechali Kamil Bielica i Marek Pronobis, którzy wywalczyli odpowiednio 18 i 15 punktów i naprawdę zrobili to w bardzo dobrym stylu. Zaglądamy na piłkarskie boiska. Ostatnie dni okazały się pracowite dla zespołu Śląska Świętochłowice. W ligowych bojach Śląsk nadal nie może wyjść z drobnego kryzysu. Po doskonałym początku sezonu jedenastka ze Skałki znowu nie mogła się cieszyć z kompletu punktów. Do Świętochłowic na 14. kolejkę rozgrywek Hajcy 4. Ligi Grupy Pierwszej przyjechał MKS Myszków, który w tym sezonie, delikatnie rzecz ujmując, prezentuje się przeciętnie, co nie przeszkodziło, aby ze Świętochłowic wywieźć jeden punkt. Śląsk nieco
ułatwił zadanie rywalom, bowiem w pierwszej połowie zakończonej bezbramkowym remisem świętochłowiczanie nie wykorzystali rzutu karnego. Prowadzenie Śląskowi dał Mateusz Kajzer w 58 minucie tego spotkania, jednak już 6 minut później goście zdołali wyrównać i, jak się później okazało, uratować remis. Remis w ligowej tabeli nie zmienił układu sił. Śląsk nadal zajmuje trzecie miejsce, mając na koncie 24 punkty. Stawce czwartoligowców przewodzą Sząbierki Bytom, które do tej pory wywalczyły 30 punktów. Niemoc zaprezentowały również rezerwy Śląska Świętochłowice, które przegrały na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka imienia Pawła Waloszka w 13. kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Klasy A z Jastrzębiem Bielszowice. Jedynego gola dla Śląska w tym pojedynku zdobył Kamil Gądek. Śląsk 2 Świętochłowice, Jastrząb Bielszowice 1-2. Na domiar złego ekipie rezerw Śląska zabrano jeszcze punkty ze zwycięskiego spotkania z Wiktorią Katowice. Przypomnijmy, że na boisku padł wynik 3-2 na korzyść Świętochłowiczan. Jednak, jak się później okazało, w spotkaniu zagrał nieuprawniony zawodnik i mecz został zweryfikowany jako walkover na korzyść Katowiczan. Pełną pulę w minionej kolejce A-klasowych zmagań zgarnął Naprzód Lipiny. Jedenastka z Łagiewnickiej 80 po golach Marka Błaszkiewicza i Dariusza Wrony pokonała na wyjeździe Stadion Śląski Chorzów 2-1. Dzięki temu zwycięstwu Lipinianie awansowali na drugie miejsce w tabeli, które zajmują z dorobkiem 24 punktów. Drugi zespół Śląska po ostatniej porażce spadł na piąte miejsce, mając na koncie po 10 meczach 21 punktów. Stawce przewodzi MK Górnik Katowice. Co od trzech kolejek nie udaje się piłkarzom Śląska w rozgrywkach o ligowe punkty, udaje się w rozgrywkach Pucharu Polski pod okręgu Katowice. W ostatnim pojedynku na szczeblu podokręgu zespół ze Świętochłowic zmierzył się z Podlesianką Katowice. Świętochłowiczanie kolejny raz pokazali niezwykłą skuteczność i pokonali Katowiczan 5-1. Po dwóch bramkach Kamila Ściętka oraz jednym trafieniu Marcina Jaskierni, Pawła Lesika i Kamila Pysno. Końcowy wynik z pewnością nie odzwierciedla gry, bowiem Podlesianka naprawdę postawiła niezwykle wysoko poprzeczkę Śląskowi, który miał nieco ułatwione zadanie, bowiem przez większość tego spotkania po czerwonej kartce katowiczanie musieli grać w dziesiątkę. Powrót do Pucharu już na szczeblu wojewódzkim z udziałem Śląska w przyszłym sezonie. W tym roku zespół ze Skałki ma do rozegrania jeszcze tylko albo aż dwa spotkania o ligowe punkty, oba wyjazdowe. Później Świętochłowiczan czeka zasłużona przerwa. I to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję, do zobaczenia.